Nowa Targowica przeżywa teraz prawdziwy boom. Miejscowi zaczynają wracać z letnich wojaży. Ilość turystów na placu też jest duża. Właściciele stoisk nie mogą się uskarżać na mały ruch w interesie. Tym bardziej, że słońce i ciepło sprzyjają zakupowym wycieczkom. A na jarmarku, wiadomo, można teraz kupić i grzyby, które wreszcie pokazały się w obfitości, i koszyki do ich zbierania. Na stoiskach owocowo-warzywnych pełno moreli, wiśni, śliwek, borówki amerykańskiej i naszej rodzimej borówki. To naprawdę czas dostatku wszystkiego, co urodzą sad i las. A kto by chciał sam uzbierać sobie jagód, znajdzie tu i ręczne zbieraczki na podchalu zwane rafaczkami. Nie ustaje sezonowa moda na gęsie przytulanki, ale na jarmarku też daje o sobie znać moda eko. Kupujący coraz częściej wybierają produkty z naturalnych materiałów zamiast z tworzyw sztucznych. Od rzemieślników. Przeważnie mamy swoich producentów, co nam wyrabiają wszystko, to mamy wszystko od swoich producentów. Stołeczki, takie wszystko, takie kasetki, beczki, kasetki, zabawki. Teraz ludzi jest coraz więcej, pytają, wszystko chcą praktycznie z drewna, naturalne, od rzemieślnika prosto. Deseczki, mamy koniki dla dzieci, takie zabawki drewniane, takie patery na wędliny, teraz dużo się sprzedaje. Do ogrodów tak samo, mamy dużo wiatraczków ogrodowych, karmiczków, wszystko takie, co kto potrzebuje, tak samo takie na ozdobne huśtawki. Już te chińskie rzeczy to już ludzie coraz mniej chcą. Już się przejedli, teraz tylko rzemieślnicze, naturalne, od swoich ludzi. Teraz we wakacje to jest taki bardziej turysta, zaś po wakacjach to turyści wyjadą, jest zaś słowacki klient. Cały czas tutaj na tym targu to jest tak samo ze Słowacji, z Niemiec, z Anglii, z Francuzy. Coraz więcej wszystkich mamy klientów. No naprawdę duży targ i takiego targu to nie ma nigdzie, żeby tak dużo rzeczy było na jednym miejscu. Zapraszam w czwartek, w sobotę na Nową Targowicę przed Czarnomowce do stoiska z wikliną, z drewnem. Największe stoisko z wikliną, z drewnem. Kupiecki dwór to królestwo przede wszystkim odzieży i obuwia. I damska, i męska klientela chętnie odwiedza butiki pod rozłożystym dachem. Tam można znaleźć również stylowe, haftowane góralskie kożuszki, kapcie i rękawice. Cieplejsze wdzianka na stoiskach zaczynają przypominać, że mimo fali upałów, za miesiąc trzeba się będzie żegnać z latem. A kapryśnej aury w te wakacje, namakania i wysychania, nie przetrwał bez uszczerbku nawet założyciel miasta, król Kazimierz Wielki. Gabarytową rzeźbę przecięło długie pęknięcie. Plac też jest wciąż przecięty ogrodzeniem, jednak targowe ożywienie widać teraz po obu jego stronach.